Dzień dobry, Barbara Szeligowska. Witam w programie Gość Dnia Telewizji Wałbrzych. Dzisiaj przybyła do nas pani Grażyna Urbańska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Witam serdecznie, pani dyrektor. I pierwsze moje pytanie dotyczy nowej siedziby, bo w listopadzie, pamiętam, państwo się wprowadzili do budynku pięknie wyremontowanego na zewnątrz przynajmniej, zresztą wewnątrz też, bo pokazaliście mieszkańcom budynku przy ulicy przy Kilińskiego plac magistra, przy Placu Magistrackim i Rycerskiej. W tym rejonie stał długo pusty, teraz został przez was zaludniony, zagospodarowany. I jak się pracuje, proszę powiedzieć? No bardzo dobrze nam się pracuje. Jesteśmy wszyscy bardzo zadowoleni. Przede wszystkim dlatego, że tutaj w siedzibie na ulicy Kilińskiego pracuje przeszło 170 osób. To jest naprawdę wielu pracowników socjalnych, urzędników i tak dalej. Tak na Beethovena już było wam chyba trochę ciasno. I na Beethovena po pierwsze było nam trochę ciasno. Po drugie, no jest ta droga, która prowadzi do wysypiska. Jeździły ciężkie samochody ciężarowe i po prostu w niektórych momentach nie było w ogóle słychać, co się mówi. Przy tym huku samochodów. Czyli uciążliwości do były tego. Uciążliwości. Było daleko, było źle klientom dotrzeć, ponieważ była jedna linia autobusowa. Ludzie wybierali często piesze dojście i to było też albo niezbyt... przychodzili falami zgodnie z autobusem. Z autobusu, dokładnie. Natomiast tutaj myślę, że no, satysfakcję nam sprawia, jak klienci wchodzą i mówią, że ale tu ładnie, ale porządnie i elegancko. Nie, że jest jakieś tam Bizancjum czy wydumane, tylko po prostu jest porządnie, jest normalnie, ale jest w centrum miasta i to jest, wiem, że niektórzy mieli obiekcje co do tego, ale uważam, że to właśnie się stało bardzo dobrze, dlatego że mieszkańcy mają też takie poczucie większej godności, bo jest to ładny budynek, tam było na peryferiach i trochę takie wypchnięcie poza obręb miasta. A tutaj jest rzeczywiście centrum miasta. Myślę, że nikt jakby wielkich pretensji nie ma, bo nasi klienci to wcale nie muszą być osoby uciążliwe. Nikt nie wie nigdy, kiedy go spotka jakieś nieszczęście, no z którego właśnie, będzie musiał skorzystać. Z pomocy. My jako społeczeństwo, ja zawsze mówię, że mamy do wyboru. Albo pomagamy przez instytucje, albo pomagamy sami, albo nie pomagamy i wtedy patrzymy na czyjąś biedę, czy nieszczęście. No też jest to bez sensu i myślę, że to już w takich kategoriach ludzkich nie ma co o tym dyskutować. Nie ma co dyskutować, pomoc jest potrzebna i klienci tyle. Poza tym mają dostęp do windy, co prawda z tą windą właśnie mieliśmy problemy, ale już myślę, że unormowało to technika nam się. Niestety czasem zawodzi, ale już jest dobrze. Nam figle, ale już jest dobrze. Poza tym mamy przyjazny pokój, gdzie możemy obsługiwać dzieci z rodzinami, gdzie w trakcie, jeżeli mama załatwia jakąś sprawę, dziecko może przebywać przy rodzinach zastępczych, które wiadomo, że przychodzą, też nie zostawiają dzieci w domu, więc mamy taki naprawdę świetny pokój, przyjazny pokój z wykładziną dywanową, zabawkami, ze jak stołem zamiast biurka. Także myślę, że to jest takie sympatyczne. Poza tym mamy bardzo ładną, co było widać na otwarciu, salę konferencyjną, która będzie służyła nie tylko nam jako ośrodkowi, mimo że mamy przecież w sumie zatrudnionych 240 pracowników, że także na niektóre szkolenia potrzebna jest taka duża sala. Duże, tak, duże ale miejsc, sala duże jest miejsce. W śródmieściu, więc korzystać z niej będzie również urząd i inne instytucje. Udostępniamy, mamy pełne wyposażenie, nagłośnienie, także myślę, że ona no się no i pani przyda. Ma blisko do urzędu też, bo jednak to nieuniknione, że musi być ta łączność, prawda, czy z prezydentem, czy z wydziałami, więc w tej chwili już nie traci się czasu na te dojazdy. Tak, no z pocztą nawet. Wszyscy roznosiciele poczty po prostu mają do też nas zupełnie no tak, inne, bo poczty inny dostajecie dostęp. Dużo. No klienci poza tym mają o tyle atrakcyjną sytuację, że jest biuro obsługi klienta, które wbrew pozorom u nas nie ma jakichś kolejek, dlatego że my się staramy, żeby pracownicy socjalni z klientami, którzy korzystają systematycznie z pomocy, żeby nie musieli składać wniosków, bo jeżeli ktoś jest niepełnosprawny i z tego tytułu akurat musi korzystać ze świadczeń finansowych, to pracownik socjalny umawia się idzie z nim na domu. Wizytę i wówczas nie ma potrzeby przychodzenia.
A świadczenia idą na konto, prawda? A świadczenia idą na konto, więc już to nie są czasy. Kolejek do kasy, jak to kiedyś. To nie są czasy tych wielkich tłumów, kolejek i tak dalej. Natomiast też liczba osób korzystających spada, ponieważ spada bezrobocie, z czego się bardzo cieszymy. Mamy po prostu jak możliwość kierowania do pracy i bardzo z tego korzystamy, żeby wszystkie osoby, szczególnie te młodsze, które pojawiają się pierwszy raz w pomocy społecznej, żeby do tego się też nie przyzwyczajały. My właśnie, mamy postawić na nogi, my mamy usamodzielnić. Dokładnie, samodzielność to podstawa. Pomóc w wyjściu z problemu, a nie w notorycznym korzystaniu. Także naprawdę te warunki... Był to dobry pomysł, a to pani pomysł był z tego, co pamiętam. Także myślę, pana prezydenta, który, ja to opowiadałam już, że w momencie, kiedy przyszłam po pieniądze prosić o to, żebyśmy mogli wyremontować dach, bo dach rzeczywiście na tamtym budynku, Beethovena jest dachem takim płaskim, papowym, więc on wymaga non-stop podatnym tam, podatnym. Na dziurawienie. A pan prezydent spytał się wtedy, a gdzie docelowo ma być Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej? No ja już ze zdziwienia wtedy mało nie zemdlałam, bo myślałam, że tam zawsze będzie. No okazało się, że właśnie, że nie, że to był że dobry to nie pomysł jest konieczne. Właśnie, i faktycznie ten budynek. A te na Beethovena, bo to był też dość okazały i wyremontowany budynek. Jakie jest jego przeznaczenie? Co tam się teraz dzieje? No budynek remontowany był 17 lat temu, więc w tym czasie też nie przeszedł żadnego gruntownego remontu, nawet malowania. My malowaliśmy tylko własnymi siłami, łataliśmy takie uszczerbki jakieś tam w elewacji. Natomiast ten dach ewidentnie jest do zrobienia. Budynek będzie przeznaczony na mieszkania socjalne, ale z takim połączeniem trochę w części z ośrodkiem wsparcia dla osób bezdomnych, dlatego że ten budynek na uboczu, gdyby został tak sam sobie, że tak powiem, no to nie chcemy, żeby stał się jakimś takim... No wiadomo, jaki jest los momentem, tak, żeby dokładnie. Na razie po to, żeby budynek nie stał opuszczony, a w tą zimę nie mieliśmy gdzie uruchomić ogrzewalni, więc tam mamy naprawdę na parterze zrobioną ogrzewalnię. Dzisiaj nawet się dowiadywałam, jak tam wygląda, czy nie ma jakichś zniszczeń. Nie, absolutnie. Jest to dobre rozwiązanie. Straż Miejska i Policja ma gdzie dowieźć osoby, które nagle się pojawiają. Nie mamy jeszcze takich mrozów, a jednak przebywa codziennie po 14-15 osób, także tam jest opiekun, jest możliwość skorzystania z gorącej wody, z herbaty, kawy, toalety. I przeczekać noc. Natomiast już niedługo będziemy mieli rozwiązaną sprawę ulicy Ogrodowej, gdzie w lutym nastąpi otwarcie tych mieszkań chronionych dla osób też między innymi niepełnosprawnych, bezdomnych. I to nam rzeczywiście pozwoli rozładować sytuację, bo na Pocztowej jest bardzo dużo takich osób ponad normę i to dosłownie lada chwila jest konieczność zostanie rozwiązane. Nowego. Tak. A dokąd udają się bezdomni w Wałbrzychu? Czy to jest duża liczba, czy zapewne zimą przybywa takich osób, prawda? Generalnie ta liczba osób bezdomnych oscyluje wokół 250-300 osób ogółem. To są różne osoby, bo są też mieszkańcy spoza Wałbrzycha, którzy przebywają na ulicy Internatowej, Fundacji Tarkowskich lub w Monarze na ulicy Moniuszki. Ale są to, tam głównie są osoby spoza Wałbrzycha, bo my naszym mieszkańcom staramy się zapewnić warunki właśnie mężczyznom na ulicy Pocztowej, natomiast kobiety, dzieci, osoby ofiary przemocy i interwencji, w przypadku interwencji kryzysowej nagłego wypadku na ulicy Ogrodowej, gdzie mamy wyremontowany budynek, budynek taki przeznaczony na ten cel. Cały budynek, my to nazywamy, że tam powstało takie centrum wsparcia socjalnego. Myślę, że warunki są naprawdę bardzo przyzwoite, bo a to też świadczy o naszym podejściu do mieszkańców, że każdemu, nie można nikogo zostawić w warunkach, które urągają godności człowieka i my staramy się to realizować. I tutaj też taki apel do mieszkańców nawet, prawda, żeby jak widzą taką osobę, która gdzieś tam się kuli na ławce albo gdzieś koczuje, nie wiem, koło śmietnika czy pod jakimś daszkiem,
można zgłosić do nas w godzinach do straży pracy miejskiej. Lub do Straży Miejskiej. I też bardzo apelujemy, bo w ostatnich dniach często zdarza się, że jakaś starsza osoba zasłabnie w mieszkaniu, czy przewróci się, czy coś się zdarzy. I wówczas no, trzeba po prostu razem ze Strażą Pożarną jakoś wchodzić do tego mieszkania. Apel do mieszkańców, że jeżeli Państwo widzicie, że ktoś jeden dzień nie wychodzi, to nie widać go. Reagujcie od razu. A są zwyczaje takie, prawda? Że ktoś zawsze o 10 idzie do sklepu, dokładnie. A tu nie idzie. Tak? Lepiej raz niepotrzebnie zastukać w drzwi, niż nie zastukać i żeby się okazało zbyt późno. Nam się tutaj w okolicy dwukrotnie już udało wejść w porę, więc a tak niestety jest, że osoby starsze mieszkają same. Nie mają rodziny, nie chcą, bo mają środki finansowe i nie chcą na przykład korzystać z MOPS-u, nigdzie nie zgłaszają i wówczas nikt do nich po prostu nie przychodzi, nie mają opiekunki, nikt o tym nie wie. A zdrowie może zaszwankować w każdej chwili. My mamy, my jesteśmy sąsiadami zawsze kogoś, więc tu warto zwrócić uwagę, że ta starsza osoba no, nie pojawiła się dzisiaj. Nieraz może dobrą metodą jest zapukać i usłyszeć lepiej porządku. Niepotrzebny alarm niż po prostu zaniechanie zwrócenia uwagi wtedy może to się źle skończyć. Pani dyrektor, no cóż, to gratulujemy w takim razie tej nowej siedziby, bo wygląda na to, że to już może być taka docelowa, prawda, że już zmieścicie się, zwłaszcza, że sytuacja generalnie się poprawia, jest mniej osób takich korzystających, bo jest praca, więc są dochody. To być może wystarczy. Tych osób ze względów finansowych jest korzystających mniej, natomiast przynajmniej nie zwiększa się ta liczba, która rosła znacznie. Natomiast zawsze są osoby, które wymagają pracy socjalnej. To są osoby, które właśnie ze względu na niepełnosprawność, na jakąś taką bezradność opiekuńczo-wychowawczą, na takie nieraz niedostosowanie społeczne, po prostu nie radzą sobie w codziennym życiu. I te osoby, mimo że nie dostają już tak zwanych zasiłków, ale zawsze wymagają pracy socjalnej. I pracownik socjalny, to, że nie ma wniosku o pomoc finansową, że nie ma tego wywiadu środowiskowego pod tym kątem, to nie znaczy, że on ma mniej pracy. Właśnie też nam o to chodzi, żeby pracownikom socjalnym zgłosić po prostu takie osoby, które może wymagają pomocy, a same nie wiedzą, wstydzą się, nie chcą, zgłosić pracownikom, że tam może jest taka osoba, czy dziecko, czy rodzina, prawda, gdzie wymagają pomocy. Lepiej zgłosić się raz niepotrzebnie, niż później mieć wyrzuty sumienia. Niż zaniedbać, oczywiście. Pani dyrektor, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Naszym gościem była dzisiaj Grażyna Urbańska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Apelujemy razem, zwracajmy na siebie uwagę, patrzmy, co się dzieje u sąsiadów, zwłaszcza tych starszych i samotnych. A pani bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.